Proszę nas o rozwiązanie takiego zadania. Korzystając z własności rozdzielności wyłącz przed nawias największy wspólny dzielnik. Tutaj oczywiście chodzi o rozdzielność mnożenia względem dodawania. No i mam taką sumę 35 plus 50, no to tutaj sobie spokojnie otworzę mój notatnik i powolutku to przeliczę. Czyli taką sumę mam przerobić, tak żeby wyciągnąć największy wspólny dzielnik. No to zastanówmy się najpierw, jakie dzielniki ma liczba 35. No 35 daje się zapisać jako iloczyn 5 razy 7, czyli ma takie dwa dzielniki: piątkę i siódemkę, Oczywiście poza jedynką i 35, które też są dzielnikami 35. No to zastanówmy się, czy któraś z tych liczb jest dzielnikiem 50. No oczywiście piątka jest dzielnikiem 50, czyli mogę 50 zapisać jako iloczyn 5 razy 10, czyli to w ten sposób rozpiszę. No i tutaj widać, że będzie wspólny dzielnik, tym wspólnym dzielnikiem będzie piątka. No dobrze, no to jak teraz skorzystać z tej rozdzielności mnożenia względem dodawania? Zapiszę 35 jako 5 razy 7. Do tego dodam 50 zapisane jako 5 razy 10. No i teraz tutaj jest ten wspólny czynnik. I to co teraz zrobię, to wyciągnę go przed nawias. Korzystając właśnie z rozdzielności mnożenia względem dodawania. Napiszę, że to jest to samo co 5 razy suma tych dwóch pozostałych czynników. 7 dodać 10. To jest właśnie dokładnie równanie, które mówi, że mamy rozdzielność mnożenia tego mnożenia tutaj względem dodawania, że to jest wszystko jedno, czy najpierw dodam 7 do 10, a potem pomnożę to przez 5. Czy mogę to zrobić tak, że pomnożę 5 razy 7, 5 razy 10 i wyniki tych dwóch mnożeń do siebie dodam? Wynik nie zależy od tego, czy zrobię to tak jak tutaj w górnej linijce, czy tak jak zrobię tutaj w dolnej linijce. Na tej w dolnej linijce już właśnie zrobiłem to, o co mnie prosili w poleceniu. Wyciągnąłem wspólny czynnik przed nawias, a w nawiasie zostały liczby 7 dodać 10. Te liczby już nie mają żadnych wspólnych dzielników. To się nazywa, że są względnie pierwsze, czyli to jest na pewno największy wspólny dzielnik. Tu już nic więcej przed nawiasem się wyciągnąć nie da. No dobrze, no to teraz wpiszę to do arkusza odpowiedzi tutaj, czyli tutaj muszę wpisać, że to jest 5. No i w nawiasie, co tam było? 7, dodać 10. Sprawdźmy, czy się zgadza. Dobrze, no to zróbmy jeszcze jedno pytanie. 56 plus 32. No, może to spróbuję to w pamięci szybko zrobić. Co tutaj może się dać wyciągnąć? 56 to się dzieli chyba przez 8. I 32 też się dzieli przez 8. No to spróbujmy 8. Jak wyciągnę 8, to co mi zostanie z 56? 56 to jest 8 razy 7, czyli tutaj zostanie mi 7. A 32 podzielić przez 8 to jest 4, czyli zostanie dodać 4. No i 7 i 4, no to na pewno nie mają wspólnego dzielnika. Czyli tutaj już nic więcej się nie da wyciągnąć. No i jeszcze się zastanowimy. 7 razy 8 to jest rzeczywiście 56. 8 razy 4 to jest 32. Tak, powinno być dobrze, jestem prawie pewien. Dobrze.